Hello! Wiecie co? Ciężko bardzo porusza się tematy, przeciwko którym stoi taki wielki mur, wielka ściana, bez żadnej szczeliny, żeby ewentualnie gdzieś prawda dotarła do pewnych osób żyjących kompletnie oddalonym od tej prawdy świecie, czyli w świecie oczywiście ego, które nie jest kompletnie siebie świadome i nie widzi tego, co wyczynia. Nie rozróżnia dobra od zła. Nie da się wytłumaczyć. Nie da się. To trzeba tak żyć dalej. To prawdę ktoś będzie mówił, nie, to jest szaleniec, to jest wariat, żyjemy dalej jak świnie. Mowa tutaj o tym, co się obecnie dzieje poprzez technologię i jakie wartości są zaszczepiane w ludziach. I doszło do tego, pomijmy osoby w wieku starszym, zacznijmy od 2003 w górę, ta generacja, która wychowywała się już w świecie półrealnym, a pół takim właśnie technologicznym, internetowym. I co się tak naprawdę stało? Co się tak naprawdę stało, że wybaczcie, młodzież obecnie to Nie, ja naprawdę chcę poruszyć ten temat, ale tutaj jest różnica pojęcia, tak? Jest różnica pojęcia. Jakie wy macie wartości i to, że kiedy ktoś w tym momencie nawet chcę poruszyć z wami ten temat, to już jest pośmiewisko. Już jest pośmiewisko pewnie. Już coś nie pasuje. Już coś jest nie tak. Wy jesteście młodzieżą zablokowane, macie takie przyjęcie w ogóle autorytetu jakiegokolwiek. Stworzono wam sztuczne, systemowe autorytety i kierujecie się chorymi, satanistycznymi wręcz wartościami. Te wasze gwiazdy, te wasze ubiory, ta cała wasza moda i ta nieświadomość tego, bo my jeszcze ludzie z mózgiem wychowywaliśmy się w czasach, w których jeszcze się bawiliśmy, jeszcze się żyło. Internet to była tylko jakaś taka wstawka, że się tam posiedziało na kompie. I teraz ciężko to ugryźć. Jest między nami ogromna różnica, że my jesteśmy ludźmi, a z wami jest coś nie tak. Z wami jest naprawdę coś nie tak. Ja nie rozumiem, dlaczego wyśmiewacie wszystko, co normalne. Dlaczego nie chcecie słuchać tego, co normalne? Dlaczego nie istnieje już muzyka? Ja mówię o tej waszej modzie. O tej chorej agresji, jaka jest w was załączona, co wam wpojono. To jest chora agresja, brak gustu. Jesteście wszyscy na jedno kopyto, jesteście po prostu tacy sami. Wszyscy muszą mieć Air Force'y, cieszy się firma Nike, tak? Sprzedajemy debilom wszystkim towar. Macie poubierane wszyscy te w ogóle jakieś skarpety, froty tam z tej Nike. Nike, hello, we are making money on stupid children. Macie swoją muzykę, która w ogóle nie jest muzyką, ale wam się nie da tego wytłumaczyć. To jest to, że już wiecie, z czym ja w tym momencie walczę? Na przykład z takimi
pomysłami jak TikTok, czyli chińska aplikacja, która kompletnie pozbawiła serca i duszy młodych ludzi. I ja to widzę po swoich działaniach. Chciałem tutaj z wami, mówię o Kłobucku, rozkręcić coś, zrobić jakąś zajawkę, no bo ja jestem normalnym człowiekiem. Ja jestem normalnym chłopakiem, który pamięta normalne czasy i dla mnie kontakt z ludźmi i to jest inny klimat, już nie mówiąc o kulturze, klasie, o honorze i etyce, bo tego oczywiście też wam brakuje. Ta muzyka wasza, przecież nie da się tego nazwać muzyką. Co wy powtarzacie? Macie trend na TikToku, wchodzę w nią tak jakbym wchodził na basenie w klapki. No i kurwa, dziewczyny wszystkie jadą TikToki, że wchodzi się w was jak na basenie w klapki. To co, wy jesteście klapki? No, wy nie rozumiecie, jakby ludzie, w ogóle nie macie teraz do siebie szacunku żadnego. Jak wy, młodzi ludzie, nienawidzicie właśnie takich ludzi jak ja, którzy mają z was w ogóle bekę. Wy jesteście po prostu tworem systemowym, finansowym. Wkręcili w was w ten finansowy świat. Wy tylko żabka, Nike, TikTok. W ogóle, to nie pracuje wam to normalnie i naturalnie, okej? Okay? Zacznijmy, tak? Od tematu dziewczyn i tego nakręcania jakichś chorych w ogóle tematów. Czy to jest jakieś gustowne? Czy wy macie jakiś talent? Że wy, nie wiem, machacie ustami do jakiejś głupiej piosenki o ćpaniu i sraniu sobie do ryja, o nie wiem, o w ogóle... Nie będę przytaczał słów nawet tych waszych jakichś chorych w ogóle utworów tej waszej chorej mody. No i prezentujecie naprawdę wybitny poziom artystyczny, wybitny poziom talentu, że leci jakaś taka chora nuta, jakiegoś debila, w ogóle nie wiem, jakiegoś tam żabki, żabsona, jakieś tam wy macie teraz w ogóle tych idiotów, wieśniaków polskich i jest... No po prostu wy macie taki talent, że to ja nie wiem, no idźcie w ogóle do Mam Talent i pomachać ustami, nie? Następne co jest to chłopaki. Wy się będziecie przekrzykiwać w tym, kto jest bardziej agresywny, kto jest większym sebą i kto jest większym takim penerem, patusem. Że wy musicie mieć nerkę, w nerce musicie mieć amfę, musicie mieć te skiety z Nike, musicie mieć te buty z Nike, tam leci na słuchawkach jakieś tam w ogóle, nie wiem. No nie znam nawet tego chłamu, bo to się tego nie słucha jak się z człowiekiem, tak? Macie tam na słuchawkach tego jakiegoś, nie wiem, w ogóle... kto tam jest? No nie wiem, to jakieś takie wasze cyrki. I chodzicie nabuzowani po tych ulicach i tylko macie, i tylko szukacie problemu, tak? I teraz TikTok, czyli kolejny raz mówię, chińska aplikacja, która wam kompletnie wkręca w ogóle cały jakiś taki model, kim wy macie być, jaka jest moda. Chińczycy po prostu robią smród w takich krajach europejskich, to jest po prostu wojna technologiczna. Jestem nawet i świadom, jakie pozwy są wytaczane przez odpowiednich ludzi, odpowiednich prawników przeciw właśnie takim aplikacjom jak TikTok, Facebook i tak dalej, że tam są w ogóle takie rzeczy. Nie będę tego poruszał, bo prawdopodobnie by ten filmik został usunięty. No ale kontynuując. I teraz słyszałem na przykład na TikToku, teraz wam ta elektroniczna wróżka za 7 mórz podpowiada do łóżka coś tam, jara mnie jak on ma coś tam, skiety, klapki, łysy i dziewczyny wyjedziecie w ogóle, że wam się podoba najbardziej jakiś taki patus, no. Wy nie rozumiecie, ludzie, co się z wami dzieje. I dlaczego od 13 roku życia musicie już mieć wkrętę na te e-papierosy, co parzą gdzieś w ogóle płuca? I to już nie ma przeważ.
To jest 13-latek, 14-latka, już zaznajomieni z narkotykami, w ogóle z tematami, z e-papierosami, jakimiś rzeczami. No, musicie wiedzieć, że z perspektywy starszych, to wy jesteście chorzy. I wy nie szanujecie w ogóle tych starszych kompletnie, bo już macie wyłączony ten szacunek do kogokolwiek. Nie szanujecie rodziców, nie szanujecie nauczycieli, po prostu jesteście opętani. I to się też tyczy tego, jak tutaj zrobiłem właśnie dla was, dla młodzieży, imprezę. Bo jestem normalny, bo mieszkamy w Kłobucku, bo się tutaj nic nie dzieje. Nic się tu kompletnie nie dzieje. To mówię, zbieramy wszystkich, open party, otwarta impreza. Wszyscy mogą wpadać, bawimy się. I co zrobiliście? Doprowadziliście do szeregu w ogóle bijatyk, dostało się też mnie, zniszczyliście sprzęt, zniszczyliście mienie, sypaliście jakieś w ogóle narkotyki, to się wymknęło spod kontroli, bo takimi jesteście dzikusami i świniami. I w ogóle doszło do tego, że na mnie tutaj jakaś nagonka poszła. Ja nie rozumiem, no. Tutaj tą sprawę chciałem wyjaśnić, tak, że ja jestem raczej poważnym człowiekiem z poczuciem humoru, ale mam swój honor, coś czego wy kompletnie nie znacie, gówniarze, bo nie mieliście chyba jakiegoś dziadka konkretnego czy ojca, który by was honoru nauczył, jesteście takimi po prostu chuliganami w skietach z Nike i nic więcej sobą nie prezentujecie, nie macie żadnego talentu, żadnej pasji, tylko jakieś TikToki i w ogóle sranie kebabami i hot dogami. I co tu jest w ogóle za temat, tak? Że wy sobie jakieś pośmiewisko będziecie ze mnie robić, no to z was jest pośmiewisko. To z was jest pośmiewisko, jak nie macie kultury, jak nie macie w ogóle żadnego poziomu artystycznego, jak nie macie żadnych pasji, jak w ogóle jesteście takimi systemami, tak? Schodzą systemy, systemowe dziewczyny, systemowe chłopaki i wiesz, jesteście agresywni do wszystkich. Ja bym tylko prosił o jedno, przestańcie gnoje być agresywni i by było wtedy w porządku. Bo już pal licho to, że dziewczyny robiąc te TikToki nakręcacie tylko maszynkę finansową, to wam się tego nie wytłumaczy, na jakiej zasadzie to działa, zimnej królowej, która nakręca biznes, bo chłopaki wszystko chcą zrobić, żeby was zdobyć, to będą kupować jakieś właśnie Jordany, jakieś Balenciagi, nie wiadomo co. Wy żyjecie sobie w takim money topiku i wy nie macie w ogóle pojęcia, jakimi baranami jesteście ludzie. I szkoda mi was, droga młodzieży, bo z wami się nie da teraz już żadnej zajawki pociągnąć, nie da się z wami gadać, wy jesteście egoistami, nie da się do was uśmiechnąć, nie da się z wami rozmawiać, wy zawsze tylko będziecie doprowadzać do jakiejś awantury. Będziecie wyśmiewać, robić sobie pośmiewiska, jakąś bekę z konkretnych ludzi uzdolnionych, medytujących. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno tutaj dla tego cudownego Kłobucka, który jest taki chrześcijański, tak? Pełno kościołów i wasze chrześcijańskie cudowne jezusowe wartości, czyli obrażanie wszystkich. W buddyzmie jest tylko taka jedna przypowieść i może to sprawi, że trochę wam się przymkną te nieświadome usta, że ktoś, kto obraża wyznawcę buddyzmu, człowieka szlachetnego, na ścieżce duchowej, kto robi dobrą karmę i tak dalej. Ktoś, kto obraża taką osobę, to ta karma wraca do ciebie, jakbyś sobie piachem rzucił pod wiatr i ten wiatr by ci z tym piachem po prostu w twarz zrobił. Amen. Także amen. Ja tutaj liczę po prostu na to, że wśród tej młodzieży wyjdą z tej jakiejś choroby poszczególne osoby i zaczną być po prostu sobą, a nie jakimś chorym tłumem bez gustu i szacunku do nikogo. Młodzi ludzie, nie bądźcie świniami w Air Force'ach. Peace and love.